serwe.com.pl, komputery i multimedia, sprzęt poleasingowy, laptopy, komputery, tablety. Największy wybór u bezpośredniego importera. Laptopy klasy biznesowej już od 399 zł. Komputery od 299 zł. Zawsze legalne oprogramowanie. Rok gwarancji w serwisie. Serwe.com, Częstochowa, ulica Kopernika 2. Andrzej, przede wszystkim gratulacje, pierwsza bramka twoja w barwach Rakowa i przy okazji pierwsza bramka Rakowa od czasu awansu do Nice pierwszej ligi. Przyczyniłeś się, można powiedzieć, do tego zwycięstwa. No i jak czujecie się po tym pierwszym zwycięstwie? Czy to was tak pozytywnie nastraja do tego, aby już w najbliższą sobotę zrobić kolejny duży krok i kolejne trzy punkty zdobyć? No oczywiście bardzo się cieszę, że udało się strzelić tą bramkę. Tak jak wspomniałeś, była to pierwsza bramka po takim długim okresie Rakowa. No i najważniejsze to, że wygraliśmy, więc to już w ogóle, można powiedzieć, podkreśliło to wszystko. No i na pewno mamy teraz fajne humory, jeszcze większy zapał do treningów, no żeby po prostu dalej wygrywać. Grać jak najwyższe cele. 4 punkty po dwóch kolejkach to chyba dobry wynik. No na pewno, bo ten pierwszy mecz, myślę, że to taki remis, no można powiedzieć, że dobry, bo ten przeciwnik naprawdę to był mocny, mieć Legnica, także fajnie, że udało się nam teraz wygrać z Puszczą. No właśnie, tak naprawdę graliście z dwoma drużynami, które celują wysoko. Myślę, podobnie jak Raków, teraz kolejny ciężki rywal, Chojniczanka, Chojnice. Już jesteście przygotowani do tego spotkania, już znacie te mocniejsze i słabsze strony rywala? No Chojniczanka na pewno też jest, jak tak wspomniałeś, mocnym przeciwnikiem, bo w tamtym sezonie bili się o awans. W tym mocno dobrze rozpoczęli, poza tym chyba pierwszym meczem, tak, bo teraz to rozbili, można powiedzieć, i teraz tam wczoraj Puchar Polski też dobrze sobie poradzili. No właśnie teraz będziemy, myślę, no już wstępnie gdzieś tam wiemy jak ten przeciwnik gra, ale dokładniejsze analizy będą teraz, można powiedzieć, w najbliższych dniach. Trochę czasu już w Częstochowie spędziłeś. Jak wygląda ta aklimatyzacja tutaj w naszym mieście? No tak jak wcześniej już wspominałem, to miasto bardzo mi się podoba. No, z żoną tu, można powiedzieć, i już spacerowaliśmy i po alejach, i jakby byliśmy też w galerii, także i na Jasnej Górze. Także bardzo dobrze się zaklimatyzowałem. Jeśli się nie mylę, to nie tak dawno zostałeś także ojcem? No tak. 3 tygodnie temu, także jestem bardzo szczęśliwy. Wszystko to tak się złożyło w jeden okres, gdzie tutaj przechodziłem, także fajnie, cieszę się. Dzięki wielkie, niech Cię tutaj tak wiedzie w Częstochowie.